Nie ma agencji w Polsce i na świecie, która byłaby w stanie przyjąć nawet bez wyłączności wszystkie nieruchomości i mieć w bazie wszystkich klientów. To jest fizycznie niemożliwe. Michał, wiesz co, twój sposób patrzenia na MLS rzeczywiście jest nowatorski. Nie spotkałem się jeszcze z takim. A czy uważasz, że deklaracja, ale poparta oczywiście faktami, ale deklaracja współpracy powinna być warunkiem, aby ktoś mógł być członkiem stowarzyszenia bądź nawet federacji? Ludzie, którzy przedstawili się jako przedstawiciele amerykańskiego rządu, którzy chcieliby pomóc branży pośredników, zgłosili się do kilku największych firm wtedy funkcjonujących w Warszawie, a i takie rzeczy się dzieją. Największe wynagrodzenie, które było wpisane, podawane w MLS-ie, to było 140 tysięcy dla agenta, który przyprowadzi kupującego. Ja mówię, słuchajcie, podnieście tę stawkę dwukrotnie, na stówę, będzie krzyk, natomiast te pieniądze, które dostaniecie z przychodu, wrzućcie do jednego worka i zanieście to do agencji PR-owej, która zorganizuje, że przynajmniej raz w tygodniu ktoś z imienia stowarzyszenia wystąpi. Albo w radiu, albo w telewizji, albo w gazecie, a najlepiej tu, tu i tu. Dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj Piotr Turalski, prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Dzień dobry. Cześć. Super. Cieszę się, że przyszedłeś. Postaramy się dzisiaj porozmawiać troszkę o wizerunku tego stowarzyszenia. Po co jest to stowarzyszenie? Być może jeszcze porozmawiamy o problematyce, jaka występuje przy tym zawodzie. Być może będą jakieś problemy prawne, które poruszymy, które wiszą nad tym zawodem, a także luźne tematy, które w najbliższej przyszłości mogą nas spotkać tutaj w tym zawodzie, jeśli chodzi o te administracyjne bardziej aspekty. Zgadzasz się na taką tematykę? Próbujemy. No to super. Jak próbujemy, to bardzo dobrze. Okay. Słuchaj, właśnie rozpoczęła się druga kadencja, w której no, przewodzisz temu stowarzyszeniu. Można powiedzieć, że to chyba jest jednak największe stowarzyszenie. Przede wszystkim główne, centralne, warszawskie. Więc ja jako osoba nie pochodząca z Warszawy, no to wiem, że na Warszawę się zawsze tak patrzy jako na tego lidera, który to musi ciągnąć. I powiedz, jakie misje przed Tobą są w związku no, z drugą kadencją, która się właśnie rozpoczęła wraz z całym zarządem, który został zbudowany? Michał, to jest bardzo dobre pytanie, bo właśnie ostatnio zastanawialiśmy się wśród byłych prezesów, że każdy z nas mimo wszystko, mimo tego, że tego może nie było widać, miał jakieś konkretne zadania do wykonania podczas swojej kadencji. I ja mam bardzo podobne. Ta kadencja będzie poświęcona zupełnie w całości nowoczesności, to znaczy przejściu stowarzyszenia na rozwiązania chmurowe. Chcemy być absolutnie otwarci, jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania, na rozwiązania cyfrowe i do tego zmierzamy, żeby po tej kadencji, po zakończeniu mojej kadencji SPON funkcjonował zupełnie w przestrzeni cyfrowej. Co masz na myśli w przestrzeni cyfrowej? SPON, z tego co wiem, ma siedzibę przy ulicy Nowogrodzkiej. Słynna ulica w Polsce. Drugi koniec tej Nowogrodzkiej. Koniec, tak, tak. I powiedz mi, i o co tam chodzi? Co to ma być cyfrowego w tym SPONie? To już podjęliśmy te działania i przechodzimy na rozwiązania chmurowe Microsoftu. Chcemy, żeby cały obieg dokumentów, czyli i dokumentacja i wewnątrz wspólnotowska i komunikacja z członkami stowarzyszenia i składanie wniosków o przyjęcie do stowarzyszenia, jakikolwiek obieg dokumentów był już w wersji cyfrowej. Przechodzimy na rozwiązania właśnie, jak tak powiedziałem, chmurowe, które to wszystko usprawnią i umożliwią. Chcemy wyeliminować obieg dokumentów papierowych do minimum, a docelowo do zera. Czy tego obiegu dokumentów jest tak dużo, że na tym się koncentrujecie jako taki główny priorytet? Pandemia pokazała, że wydawałoby się, że nie, ale pandemia się pokazała, że jednak tak. Dlaczego? Dlatego, że te dokumenty, które funkcjonują w stowarzyszeniu, one są różnego rodzaju. Począwszy od takich akcesyjnych przyjęcie do stowarzyszenia, a skończywszy na sprawach, które trafiają do stowarzyszenia, które są jakimiś sporami, kwestiami do wyjaśnienia przez samo stowarzyszenie. I okazało się w czasie pandemii, że organy statutowe stowarzyszenia
nie mogą w pełni funkcjonować, ponieważ nie możemy się spotykać, nie mamy dostępu do dokumentów, biuro jest pracuje zdalnie i to eliminuje możliwość dotarcia do tych wszystkich dokumentów, które są niezbędne do przejrzenia. Rozwiązania chmurowe, które wprowadzimy, między innymi, ale to jest naprawdę tych elementów jest znacznie więcej, ale między innymi pozwolą na przeglądanie dokumentów uprawnionym osobom kompletnie zdalnie, tak jak mamy w firmach rozwiązania chmurowe dostarczane przez Google'a czy właśnie czy Microsoft, że w każdym momencie możemy dostać się do wszystkich dokumentów firmowych, tak samo będziemy mieli, na te rozwiązania przechodzimy w stowarzyszeniu. Super sprawa, co to da, bo ty mówisz, czy to jest dużo tego. Taki obiegu dokumentu może nie jest dużo, ale archiwizacja tych dokumentów, dbanie o te dokumenty, wyszukiwanie dokumentów w razie potrzeby zajmuje czas. Chcemy go skrócić do minimum. I myślisz, że się uda? Jak to wygląda na ten moment? Tak, to znaczy już jesteśmy na etapie, podłoże zostało przygotowane, schematy są tworzone od września, będziemy prowadzić szkolenia na początek dla wszystkich takich najbardziej zaangażowanych stowarzyszenie, czyli dla zarządu, dla biura, dla komisji statutowych, które są w stowarzyszeniu, szkolenie jak z tego korzystać, a w niedalekiej przyszłości dla wszystkich członków stowarzyszenia, tak żebyśmy absolutnie wyeliminowali obieg dokumentów papierowych. Taki jest cel. Kurczę, to eko nawet będziecie, prawda? Trochę. Znaczy eko i fit i w ogóle. No i super, no właśnie, tak mega. Wszystko się będzie zgadzało. Tak. Piotrze, dlaczego w ogóle się zdecydowałeś kandydować? No po prostu na szefa wspólnot. Co spowodowało tobą? To była decyzja wynikająca z moich poprzednich decyzji. Ja już jestem w stowarzyszeniu od wielu, wielu lat, ale któregoś dnia postanowiłem podzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą i kandydowałem do komisji MLS podczas walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia. Zostałem wybrany do komisji MLS. Później pomyślałem, że mam się czym dzielić i złożyłem sobie kandydaturę do zarządu. No i 3 kadencje byłem w zarządzie stowarzyszenia. W efekcie w ostatniej, poprzedniej kadencji już byłem prezesem. Teraz moja druga kadencja, więc to są wybory, które podjąłem dużo, dużo, dużo wcześniej. No i najważniejsze, że wiesz, że ci, którzy mieli w tym udział, też ten wybór zaakceptowali, prawda? Bo to jednak nie jest sama chęć, to jednak musieli ciebie, demokratycznie zostałeś wybrany. Także to tym bardziej jest gratulacja, szczególnie gdy jest druga tura, znaczy, że z pierwszej zostałeś rozliczony, bardzo fajnie na to wygląda. Znaczy, tak, dziękuję, rzeczywiście dziękuję wszystkim swoim wyborcom, ale prawda jest taka rzeczywiście, że w stowarzyszeniu w ostatnimi laty w ogóle się dużo zmienia i moi poprzednicy też sporo wprowadzili zmian, które usprawniły pracę stowarzyszenia. I to, co zrobiłem ja z zarządem i jako stowarzyszenie, zrobiliśmy wszyscy razem, jest taką wartością, która jest doceniana przez wielu członków. I rzeczywiście podczas ostatniego walnego zdecydowaną przewagą głosów zostałem wybrany na kolejną kadencję. To prawda. Czy ty wiesz w ogóle, dlaczego powstał WSPON? Wiem. Dlaczego? Żeby integrować grupę zawodową, która ma podobne cele. Ale samo powstanie WSPON w ogóle, to jest niesamowita historia, jak powstało WSPON. Myślę, że mało kto o tym wie, jak powstało stowarzyszenie i dlaczego powstało i kto był na początku i jak to się w ogóle stało. Historia WSPON znana mi. I tutaj byłbym, tutaj myślę, że mało kto w ogóle to opisywał, być może w wspomnieniach członków założycieli gdzieś się pojawiają, to pojawi ta historia, ale na początku lat 90. część naszych widzów pewnie wtedy jeszcze niekoniecznie była na świecie, ale to był duży chaos w ogóle gospodarczy w Polsce i w takim okresie pojawili się ludzie, którzy przedstawili się jako przedstawiciele amerykańskiego rządu, którzy chcieliby pomóc branży pośredników, zgłosili się do kilku największych firm wtedy funkcjonujących w Warszawie, że chcieliby pomóc im w założeniu organizacji, która będzie właśnie regulowała w jakiś sposób ten rynek, bo on wtedy kompletnie był nieusystematyzowany. No i to wyobraź sobie taką sytuację, że przychodzi do ciebie ktoś i mówi, jest przedstawicielem amerykańskiego rządu, prowadzisz swoją firmę i jak reagujesz?
jak na kogoś, kto chciałby potwierdzić, że ma walizkę dolarów i chce kupić kolumnę Zygmunta. Pomóż mi w tym. Nie do końca poważnie. I rzeczywiście tak było. Nie do końca ta propozycja została przyjęta od razu jako entuzjastyczny, jako pomysł na rzeczywiście rozwiązanie pewnych problemów, które się już były widoczne, narastały. I ci przedstawiciele pojechali do Gdańska i do Krakowa. I w Krakowie troszeczkę inaczej do tego podeszli, być może dlatego, że ta historia jakby była kontynuacją wcześniejszej, czy już w Warszawie, więc te z tych powodów rzeczywiście jako pierwsze w Polsce, rzeczywiście przy pomocy osób, które w jakiś sposób reprezentowały, to były raczej takie fundacje, które miały legitymację rządu amerykańskiego, ale rzeczywiście one miały cel pomóc Polsce czy naszej grupie zawodowej stworzyć taką organizację. I przez to, że pojechały do Krakowa i Gdańska, mniej więcej w tym czasie powstały te dwa pierwsze stowarzyszenia, do tej pory toczony jest spór, które było pierwsze. Oba te stowarzyszenia, czyli Małopolskie i Pomorskie, uważają, że one były jako pierwsze, ale zaraz wkrótce potem powstał WSPOM, czyli w 1994 roku. I taka jest historia, którą naprawdę niewiele osób wie, jak to się zadziało. Ale ideą powstania stowarzyszenia jest przede wszystkim chęć tworzenia standardów, które wtedy były nowatorskie, bo budowane też budowane w oparciu o wzorce amerykańskie. No i co, tak powiedz uczciwie, czy coś weszło? Zobacz, to jest ponad 20 lat, nawet więcej, prawda? 25 lat możemy powiedzieć, zaraz 20... ćwierć wieku będzie. Tak, 5-6. Wzorzec amerykański jest taki, że tam chyba ponad 90% transakcji na rynku wtórnym leci przez agenta. Nie wiem, jak jest z wyłącznościami aktualnie, bo tam się też to wszystko nazmieniało, natomiast na pewno też są MLS-y, bo nawet do jakiegoś tam mamy dostęp. No i zobacz, 20, ćwierć wieku i coś powstało po to, żeby było założone, żeby jakieś założenia amerykańskie troszkę tutaj wnieść. No i główne założenie, czyli żeby rynek szedł przez agentów, no nie przeszło to. Czyli albo gdzie jest błąd? W krótkiej historii, to znaczy nie możemy, nie wszystko co się sprawdziło w Stanach da się przenieść do Polski, żeby daleko nie szukać. eBay też się nie sprawdził w Polsce, mamy inne własne portale sprzedażowe, ogłoszeniowe, więc... Ale działają identycznie. Tak, ale mamy własne, ale też trochę w oparciu, czyli nie wszystko, co sobie przekładamy, jeden do jednego się uda przenieść. I bardzo podobnie było z rynkiem nieruchomości, to znaczy my staraliśmy się poddziałać na podobnych zasadach, ale musisz pamiętać, że początek lat 90. to również, kiedy tworzyły się te zręby, nikt nie myślał o umowach na wyłączność. Ten amerykański rynek był budowany od samego początku w oparciu o umowy wyłączne. Wspomniałeś o MLS-ach. Rzeczywiście tam powstawały pierwsze MLS-y jeszcze na początku XIX wieku, kiedy lokalni pośrednicy spotykali się w klubach, żeby wymienić się ofertami. I tak to wyglądało, tak wyglądały początki w Stanach. Z czasem to się nabierało pewne takie formalizmu, pewnych zasad, które obowiązują. I to trwało, rozwijało się. U nas w momencie, kiedy organizowaliśmy się jako stowarzyszenie, to było kompletna dowolność w interpretowaniu tych przepisów, sposobów działania poszczególnych firm. Totalny chaos. Na szczęście stowarzyszenie jako takie w jakiś sposób ogarnęło po kolei, tworzyło te zręby zasad, które do dzisiaj funkcjonują i możemy mówić, że rzeczywiście nie są doskonałe, ale bez nich byłoby znacznie, znacznie trudniej. Jakie to są główne zasady? Zasady? No, bo mówisz, że to są zręby tych zasad, które nie są może idealne, ale bez nich byłoby trudniej. Więc jakie to są teraz w takim razie aktualnie te zasady? Bo inne stowarzyszenia pewnie też na to patrzą. Tak, ale mamy ideą stowarzyszeń, towarzysząca stowarzyszeniom na samym początku, jak i teraz, jest bardzo podobna myślę, że w całym kraju. To znaczy my grupujemy osoby, które chcą się rozwijać, które chcą doskonalić swój warsztat, które chcą działać w oparciu o bardzo
przewidywalne zasady funkcjonowania na rynku. Mają, przestrzegają zasad, przestrzegają przede wszystkim wymogów prawa, co na tym rynku pewnie też nie zawsze jest to takie oczywiste. Są to grupy osób, czy są osoby, czy firmy, które dołączają, przedstawiciele tych firm dołączają do stowarzyszenia, które chcą być rozpoznawalne, chcą też pokazywać swoją wiarygodność przez pryzmat stowarzyszenia. W Polsce każde województwo ma stowarzyszenie? Nie ma czegoś takiego wymogu. W ogóle nie jesteśmy organizacją, która jest która nie jesteśmy branżą, która wymaga jakiejś organizacji zawodowej. To jest dowolność. Ale każda ma? Orientujesz się? Czy w każdym województwie jest stowarzyszenie? Było tak, teraz się troszeczkę pozmieniało. Te stowarzyszenia się zmieniają, powstają jakieś organizacje innego rodzaju. W Warszawie na tą chwilę są dwa stowarzyszenia. W ogóle warszawskie stowarzyszenie powstało z połączenia dwóch. W 1999 roku połączyły się dwa stowarzyszenia, czyli WSPON i Stołeczne Stowarzyszenie Handlu Nieruchomościami. I zostało przy nazwie WSPON. Więc te konsolidacje, te zmiany są ciągłe, ale czy w tej chwili, nie sądzę, żeby w tej chwili było w każdym województwie stowarzyszenie, chociaż z drugiej strony jest bielsko-częstochowsko-katowickie stowarzyszenie, które obejmuje trzy województwa. Powiedz mi, czy te stowarzyszenia, one się lubią, tak mówiąc już potocznym językiem? Tam jest jakaś taka przyjaźń albo chociaż pozytywna neutralność między tymi? Pozytywna neutralność jest absolutnie w 100%. Czy przyjaźń, to myślę, że to bardziej już to osobiste takie historie, gdzie po prostu jedne osoby bardziej lubimy, a drugie mniej. Ale to tutaj mało mamy takich punktów stycznych, więc nawet takie określenie, że coś lubimy, czy nie, to nie jest chyba właściwe, bo tak jak powiedziałeś, to stowarzyszenia rzeczywiście są regionalne, czyli warszawskie, które obejmuje przede wszystkim aglomerację warszawską, szerzej miejscowości podwarszawskie. Są też rzeczywiście, jest stowarzyszenie pomorskie, szczecińskie, jest ich sporo, rzeczywiście one są bardzo regionalne. Rzeczywiście najczęściej skupione wokół dużych miast w tych regionach. I tutaj mamy bardzo mało punktów stycznych, żebyśmy się lubili lub bardziej lub nie, ale wszyscy współpracujemy w ramach Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. No bo rozumiem, że ta federacja scala te wszystkie stowarzyszenia. Można tak powiedzieć, że tak struktura wygląda? Dokładnie tak. Członkami federacji są wyłącznie stowarzyszenia. Stowarzyszenia pośredników i zarządców nieruchomości, gdzie rzeczywiście pośrednicy są zdecydowanie większą ilością głosów reprezentowane, ponieważ rzeczywiście stowarzyszeń pośredników jest więcej niż stowarzyszeń zarządców w ramach Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Dobra, tak już jesteśmy przy tych strukturach i sobie powiedzieliśmy, że ta federacja scala te wszystkie stowarzyszenia, przynajmniej te, o których powiedzieliśmy, to wróćmy do WSPON-u. WSPON też ma struktury. One się nazywają bardziej komisjami, to tak można nazwać. Tych komisji jest całkiem sporo. W tych komisjach też jest sporo członków. Będę męskiego rodzaju używał, choć członkinie też oczywiście są. Jesteś w stanie tak pokrótce powiedzieć, o co chodzi z tymi komisjami, po co one są i co one robią? Tak. No to ja się zamieniam. To po kolei. Struktura stowarzyszenia jest następująca. Jest zarząd. Zarząd jest wybierany w bezpośrednich wyborach, zresztą podobnie jak komisje, podczas walnego. Osobno wybierany jest prezes, więc prezes jest wybierany jako pierwszy, później wybierany jest później jest zarząd. I za czym się zajmuje zarząd? Zarząd jest organem, który ma bardzo rozdzielne kompetencje od pozostałych organów statutowych stowarzyszenia, przy czym jest organem, który podejmuje decyzje finansowe. Rzeczywiście różnica między pozostałymi komisjami, o których za chwilę powiemy, jest taka, że zarząd decyduje o wydatkowaniu pieniędzy. Nawet nie prezes jednoosobowo, chociażby dlatego, że statut wymaga podejmowania takich decyzji czy podpisywania umów przez trzech członków zarządu, w tym prezesa. Więc zarząd podejmuje decyzje strategiczne co do rozwoju stowarzyszenia, co do tego, do kierunku, w którym zmierzamy, no i te wszystkie decyzje finansowe. I to jest zarząd. Mamy też komisję rewizyjną, która jest organem kontrolującym pracę zarządu właśnie w kwestii przede wszystkim tej wydatkowej.
Czyli my dba o to, czy decyzje podejmowane przez zarząd nie są sprzeczne ze statutem, z ideą, czy są w interesie w ogóle stowarzyszenia. I mamy komisję rewizyjną, następnie mamy komisję MLS. Wspomnieliśmy krótko po MLS-ie, ale może jeszcze będzie okazja o tym porozmawiać. Komisja MLS odpowiada za system MLS, który został stworzony przez SPON w 2002 roku. Jest to system współpracy i idea współpracy dla pośredników. I komisja MLS zajmuje się takim rozwojem tego systemu, dba o kontrolowanie jakości, poprawności, funkcjonowania tego systemu. Mamy też komisję etyki, która odpowiada za... To jest takim organem, który rozpatruje skargi składane na pośredników, czy to przez klientów, czy przez pośredników. Ważne, że dotyczy to skarg składanych na członków naszego stowarzyszenia. Nie na każdego z pośrednika z Warszawy, tylko na członków naszego stowarzyszenia. Jest sąd koleżeński, który jest organem odwoławczym i rozpatruje również takie sprawy jak sprawy konfliktów nawet pomiędzy organami stowarzyszenia, czyli jakiś konflikt interesów, konflikt kompetencyjny, a rozstrzyga sąd koleżeński. W ramach stowarzyszenia mamy jeszcze radę programową, która jest takim organem doradczym, pokazującym, w którą stronę powinno kierować się stowarzyszenie, co się zmienia, pokazuje trendy, wychwytuje z boku, będąc zupełnie z boku, wychwytuje pewne zmiany, które proponuje, doradza stowarzyszeniu, żeby je wdrożyć, zmienić, poprawić. Skoro są sądy, to znaczy, skoro w ogóle komisja taka jest, to znaczy, że jest tak dużo skarg? Nie, ale taka komisja jest potrzebna, ale skargi, znaczy nie ma dużo, ale są. Te konflikty są po prostu czysto ludzkie i one najczęściej wynikają z niewłaściwego rozumienia statutu SPON, czy regulaminu korzystania z MLS-u. I tu są te rzeczy, które gdzieś tam jakieś takie konflikty pojawiają się właśnie na styku doświadczeń czy umiejętności różnych osób, członków stowarzyszenia, użytkowników MLS. Nie ma tego dużo, ale rzeczywiście kilka spraw w roku zawsze jest. Z czego to wynika? To nie jest znany regulamin, nie każdy tak chce do tego podchodzić, bo no nie wydaje mi się, aby ktoś świadomie chciał robić błędy, jakieś tam powtarzające się, prawda? Skoro się powtarzają, to co myślisz, że właśnie inny mamy poziom etyki w różnych biurach? Inny... To trudne pytanie, ale myślę, że to trochę tak jak z rozumieniem prawa. To znaczy, jeżeli mamy dwóch prawników, którzy mają odmienne zdanie, to zastanawiam się, czy prawo jest złe, czy prawo jest jeden, dlaczego jeden rozumie to w ten sposób, a drugi w inny. Bardzo podobnie jest z regulaminami. Po prostu czasami o nich zapominamy, czasami interpretujemy je tak, jak uważamy za właściwe, chociaż w rzeczywistości taka linia orzecznicza, która występuje w stowarzyszeniu, może być trochę inna. No pewnie, że może. Pewnie, że tym bardziej, że w tych komisjach to są jednak osoby, dla których znajomość prawa jest dość silną taką, silnym instrumentem, w ogóle silną taką rzeczą, którą idą przez życie. Tak, no bo znam sporo osób z tych komisji, to raczej są osoby, które prawem się ich nie zagnie. To prawda, chociaż żeby być członkiem takiej komisji, nie trzeba być prawnikiem, absolutnie. Tu bardziej chodzi o doświadczenie. O doświadczenie życiowe przydaje się, ale przede wszystkim doświadczenie branży nieruchomości, zweryfikowane chociażby przez sam wybór do tej komisji, ponieważ każdy członek takiego organu statutowego stowarzyszenia, każdej komisji jest wybierany na walne. To znaczy, jeżeli są wątpliwości co do jego umiejętności, etyki, chociażby nieduże, to takie głosy, taka dyskusja się toczy na walne, więc do komisji wybierane są osoby, które mają poparcie i są postrzegane przez innych jako takie, które kierują się bardzo właściwymi zasadami. Jeśli będę chciał być kiedyś w komisji, zagłosujesz na mnie?
No zależy jakiej. A właśnie, tak myślałem, że zależy jakiej. To zależy jakiej, ale znamy się, więc więc nie powiem, mówię ci tylko tyle, że głosowania są tajne. O, no i bardzo dobrze. To już będę wiedział, żeby nie startować. Piotrze, powiem tobie tak, że jak obserwuję, no bo oczywiście jestem członkiem Wsponu i to już chyba, nie wiem, tam z 6-7 lat myślę, że na pewno jestem. Pewnie tak. Obserwuję przez pryzmat, przynajmniej w ostatnim czasie, przez pryzmat komunikatów, jakie Wspon, chociażby na kanałach social media wypuszcza, obserwuję, co robi Wspon. I moje odczucie jest takie, że ten Wspon bardzo mocno się koncentruje ciągle na szkoleniach, na doszkalaniu ludzi, głównie swoich członków, bo oni mają oczywiście troszkę bardziej referencyjne warunki tych szkoleń. Natomiast oczywiście to jest otwarte dla wszystkich agentów. Tak. Natomiast czy uważasz, że to jest dobra droga, żeby aż tyle czasu, czy stowarzyszenie powinno aż tyle czasu poświęcać na to, aby szkolić cały czas? Jednym z obowiązków statutowych stowarzyszenia jest doskonalenie zawodowe pośredników. Kiedy obowiązywała ustawa, która nakładała na pośredników w ogóle ten obowiązek formalny, to rzeczywiście to był jakby niezbędny też element. Ale druga rzecz, zwróć uwagę, jakiego rodzaju szkolenia prowadzimy jako stowarzyszenie. Prowadzimy takie, których na rynku bardzo ciężko jest znaleźć, a szczególnie dobrych szkoleń jest ciężko znaleźć. Na rynku masz dosyć dużo ofert szkoleniowych z marketingu, sprzedażowych, nie wiem, personal brandingu, jak zrobić dobrą sesję zdjęciową, oferty wideofilmowania, drony. Tego masz całe mnóstwo, czyli jak wykorzystać drony w nieruchomościach. Taki czysto marketingowy, wąsko czy szeroko związany z nieruchomościami, jest całe mnóstwo. Nasze szkolenia, my jako stowarzyszenie też czasami takie prowadzimy szkolenia, ale częściej prowadzimy szkolenia związane z takimi niszowymi tematami, jak chociażby współpraca z komornikiem, czy księgi wieczyste. Myślę, że część naszych widzów, jeżeli działa na rynku nieruchomości, to na te dwa tematy, na te dwa hasła pewnie mi o czym tu mówić. Ostatnio w Warszawie przeprowadziliśmy dwa szkolenia duże we współpracy z Elżbietą Libertą, radcą prawnym, które pokazały, że chociażby tak proste rzeczy, jak wydawałoby się księgi wieczyste, to jest temat rzeka i doskonalenie zawodowe w tym obszarze jest obowiązkiem nawet pośrednika, dobrego pośrednika, bo niuansów związanych z wpisami, wykreśleniami czy w ogóle obrotem nieruchomościami jest tak wiele, że to jest klucz do sukcesu, do tego, żeby się wyróżnić na rynku. I podobnie szkolenie ze współpracy z komornikiem. To mega, mega tematy, na których ostatnio, w ostatni weekend było kilkadziesiąt osób. Myślę, że to naprawdę jest takie istotne, żebyśmy znali te księgi wieczyste, żebyśmy potrafili je czytać, nawet to, czego nie widać na pierwszy rzut oka, bo oczywiście, że można dużo wyczytać, coś, czego na szybko nie wiemy, to już przy naszym doświadczeniu wiemy, że oj, że można trzy razy tyle czasami przeczytać, niż to, co jest na początku. Tylko, wiesz co, to inaczej, może nie powiem, co ja czuję, tylko zadam tobie pytanie. Dobry. Czego ludzie oczekują od agenta nieruchomości? Kowalski, który wpisze dzisiaj w Google, szukam agencji nieruchomości, znajdzie jakąś agencję, czego najczęściej oczekuje od niej? To, żeby agent mu sprzedał nieruchomość. No właśnie. Albo znalazł nieruchomość. Właśnie, więc po co te księgi wyczyste? Dlatego, że różnica między kimś, kto jest dobrym marketerem nieruchomości, a dobrym agentem nieruchomości jest taka, że taki marketer nieruchomości bardzo często musi pozyskiwać te oferty wciąż na nowo. Dobry agent nieruchomości, który ma wiedzę, doświadczenie, potrafi sprzedać nieruchomość, potrafi skutecznie i szybko ją wynająć za właściwą, dobrą, rynkową cenę, a do tego ma wiedzę wykraczającą poza powszechną wiedzę nawet klientów, jest agentem nieruchomości, który nie musi pozyskiwać zleceń, ponieważ zlecenia trafiają do niego z polecenia. I to jest ten proces doskonalenia, który czasami ta wiedza, którą pozyskujemy na takim szkoleniu, o którym wspomniałem przed chwilą, jest tak wąska, że ona być może nie przyda nam się w perspektywie miesięcy, czy nawet roku, czy dwóch, ale sam fakt, że my mamy tą wiedzę,
ułatwia nam rozmowę z klientami na wielu tematach, ale więcej, potrafimy wyeliminować błędy, których inni nie dostrzegą. Chociażby to, że pewnych nieruchomości nie uda się sprzedać. Chociażby to, że czas niezbędny na wykreślenie hipoteki, chociaż wciąż długi, może być znacznie dłuższy, ponieważ sprawa, o której dotyczy, jest znacznie bardziej skomplikowana i dwuznaczna. A takie sytuacje też mamy w swoim takiej nieruchomości z takim problemem w swoim portfolio dosyć często przychodzą, szczególnie jeżeli postrzegani jesteśmy jako dobrzy agenci. Więc warto się uczyć i warto pozyskiwać tej wiedzy bardzo specjalistyczną, taką, żebyśmy się mogli wyróżnić od tych osób, które zaczynają dopiero na rynku. Super, ja też kiedyś zaczynałem i każdy zaczynał, ale ta wiedza powinna z każdym rokiem być większa, a nie zatrzymać się na tym samym się poziomie. Piotrze, a tak pół prywatnie, pół serio, chociaż nie, bardziej pół serio, tylko pół prywatnie, pół oficjalnie, bo zawodowo jesteś agentem nieruchomości. Co sądzisz o pracy w modelu na wyłączność? Ja jestem fanem pracy na wyłączność. Od lat tak pracuję wyłącznie na wyłączność, a od momentu, kiedy powstał MLS, jestem jego członkiem, więc tak, uważam, że wyłączność to jest świetna forma współpracy z klientem. Według mnie najlepsze. Najlepsze. A powiedz mi, a znasz jakikolwiek zawód na świecie, w którym są usługi, w którym nie, bez włączności można je jakoś tam wykonywać? Ja kiedyś się zastanawiałem i mi ciężko pomyśleć, czy gdziekolwiek jeszcze jest bez włączności. Ciężko być jednocześnie u dwóch fryzjerów. No ale wiesz, jakbyś tak spojrzał na te zawody, na te branże, które rozwinęły się w ostatnich latach, chociażby branże, nie wiem, grafików komputerowych, czy copywriterów i czy w ogóle grafików. Okaże się, że bardzo często oni dostają zlecenia, że szukam kogoś, kto mi wykona, zapraszam wszystkich, wybiorę najlepszy projekt i temu zapłacę. Tak jest, tak jest w wielu branżach. Ale wykonam, ale nie no, chyba nikt nie robi całego projektu, wybiorę chyba najlepszą ofertę. Tak jest pewnie też u architektów, bo już w takich historiach słyszałem, że jakieś wstępne koncepcje są przygotowywane przez kilku, ale płacimy tylko za jedną. Więc wydawałoby się, że nasza branża jest bardzo specyficzna, gdzie rzeczywiście brak tej wyłączności to jest coś, jakiś ewenement. Myślę, że nie jest tak wielkim ewenementem, jak się wydaje. Rzeczywiście nie można u dwóch mechaników naprawiać samochodu. To prawda. To się nie uda. Ale jeśli chodzi o usługi, szczególnie takie trochę wirtualne, jak sprzedaż nieruchomości, wielu klientów postrzega przez pryzmat: im więcej agencji, tym lepiej. Ja się z tym nie zgadzam, potrafię to przekonać do swoich klienci. Moi klienci wiedzą, że to jest nieefektywny sposób, ale jest wiele świetnych agentów, którzy w tym modelu pracują i doskonale sobie dają radę. No nie da się. Nie da się doskonale dawać rady, ponieważ jeśli 20 agentów ma jedno mieszkanie, to tylko jednemu się uda. Więc 19 tych doskonałych agentów, którzy w tym są, sorry. Nie sprzedadzą. Tutaj jedyna rzecz, która wchodzi, to statystyka i statystycznie nie może być 20 doskonałych. I z reguły jest tak, że jest ktoś, kto robi lepiej, a swoją pracę wykonuje i rzeczywiście ma większe sukcesy niż ci pozostali, którzy podchodzą do tego dosyć swobodnie, bez przykładania się, bez dbania o chociażby relacje z klientami. Musisz też wiedzieć, że dochodzenie do wyłączności to jest stopień wtajemniczenia dużo, dużo wyżej niż w momencie, kiedy zaczynamy. Tak. Zaczynając, nie potrafimy tego robić, nie wiemy nawet dlaczego powinniśmy robić, podpisywać umowy na wyłączność. Doskonalimy swój warsztat, doskonalimy pracę i wchodzimy na ten poziom, kiedy okazuje się, że wyłączność jest najlepszą formą współpracy. Tak ja uważam. Ale nie mówię, że inni robią, którzy nie podpisują wyłączności, są złymi agentami. Nie, są dobrymi agentami, tylko czasami wykonują pracę na próżno. Ja wolę nie. No, domyślam się właśnie, że tak może być, też tak pracowałem. I wiesz, umowy otwarte mają bardzo dużo plusów. Naprawdę, to jest bardzo fajne, bo nagle możesz zaprosić do współpracy, prowadząc agencję, możesz zaprosić 30 agentów. Każdy pozyska. Poszli w teren, każdy tam wróci. Będziesz miał sterty tych papierów, będzie się wszystko zgadzało, więc agenci będą myśleli, że to, co robią, to robią dobrze.
będą pokazywali, no bo przy tym efekcie skali też będzie pokazywanie tych nieruchomości. Cały czas będziesz żył nadzieją, że każde kolejne pokazanie może się w końcu zakończyć transakcją. Mhm. Natomiast tu się zaczną problemy, prawda? Że to się różnie może później potoczyć. To już nie na tę rozmowę akurat jest. Natomiast powiedz mi jeszcze, co sądzisz o współpracy między agentami? Agencyjną, współpraca? Mhm. Michał, współpraca to jest klucz do sukcesu dla każdego agenta nieruchomości. Mhm. Ktoś, kto nie współpracuje, powiem brutalnie, według mnie utrudnia sprzedaż, czy wynajem, czy obsługę, utrudnia życie swojemu klientowi. Mm-hmm. Ktoś, kto nie współpracuje, eliminuje sobie z rynku całą mnóstwo potencjalnych klientów na nieruchomości, mm-hmm. które oferuje, lub nieruchomości, które mógłby zaprezentować swojemu klientowi. Nie ma możliwości statystycznie, nie ma agencji w Polsce i na świecie, która byłaby w stanie przyjąć nawet bez wyłączności wszystkie nieruchomości i mieć w bazie wszystkich klientów. To jest fizycznie niemożliwe. A wiemy bardzo dobrze, że jeżeli wyłączymy naprawdę jakieś bardzo inwestycyjne oferty, na których zawsze jest kolejka chętnych, a przejdziemy do takich typowo nieruchomości dla mieszkaniowych, dla rodzin, dla osób, które szukają domu, mieszkania większego czy działki chociażby, to się okaże, że wbrew opinii może osób mało zainteresowanych, mało rozeznanych w rynku, na każdą nieruchomość nie ma kolejki klientów. Zawsze jest jeden, dwóch, trzech, którzy w danym momencie takiej nieruchomości poszukują. I teraz, jeżeli ograniczymy się wyłącznie do klientów, których my posiadamy i nie współpracujemy, kolosalnie ograniczamy możliwości sprzedaży czy wyszukania klienta. To jest dla mnie to jest absolutnie, to w ogóle nie powinno mieć miejsca. A czy uważasz, że deklaracja, ale poparta oczywiście faktami, ale deklaracja współpracy powinna być warunkiem, aby ktoś mógł być członkiem stowarzyszenia bądź nawet federacji? Takie rozmowy i dyskusje się toczą od dawna i to nie jest może miejsce, aby zajęło to zbyt wiele czasu, żeby przedstawić argumenty za i przeciw takiej deklaracji zero-jedynkowej, ale to członkami stowarzyszenia, żebyś też wiedział, są osoby, które deklarują tą współpracę. I to jest tak, że rzeczywiście do członków stowarzyszenia, jak się zgłaszamy, zwracamy się z pytaniem o ich nieruchomości, które oferują, to mamy pewność, czy powinniśmy mieć pewność, że to będzie osoba, która współpracuje. To jest pierwsza rzecz, ale druga, mamy też MLS. MLS jest to system, który jest systemem współpracy dla pośredników nieruchomości, ale bo jest to narzędzie, jest to technologicznie pewna technologia, która ułatwia tą współpracę, ale MLS to jest z założenia w ogóle idea współpracy. I tutaj MLS skupia osoby i firmy, które deklarują 100% chęć współpracy. Deklarują, że przy każdej nieruchomości będą współpracowały z każdym klientem w ramach systemu MLS i te firmy z reguły poza nawet równie aktywnie i chętnie współpracują z firmami, które nie są w naszym systemie, ale taką organizacją, takim brandem, który skupia firmy, które chcą współpracować i deklarują jawną, 100% współpracę, jest MLS. Tylko tam jest jeszcze jeden warunek, trzeba spełnić, no trzeba być na wyłączności. Żeby oferować nieruchomość, wprowadzić nieruchomość do MLS-u? Tak, rzeczywiście, to jest warunek, bo to jest system, którym znajdziemy oferty na wyłączność. Więcej, tam znajdziemy również oferty na wyłączność, tak, on to jest warunek konieczny, ale są to oferty, które możemy też znaleźć na, nie wiem, na stronach internetowych, biur, na portalach, ale jest coraz większa liczba firm, które wprowadzają oferty, które są niedostępne na rynku. Są to oferty off-market, są to oferty w MLS-ie, mają status tylko w MLS i tych ofert nie znajdziemy nigdzie. Ale dlaczego tam wprowadzają te oferty? Bo tam też są klienci. I teraz, jeżeli jesteś agentem nieruchomości, który nie uczy się dopiero, nie potrafi przyjąć na wyłączność, chce to zrobić, ale jeszcze ma z tym problemy, albo ma mało ofert na wyłączność, oczywiście możesz należeć do MLS-u, ale jeżeli masz poszukujących, którzy zlecili Ci znalezienie jakiejś nieruchomości, to właśnie w MLS-ie możesz znaleźć nieruchomości, których w ogóle nie ma na rynku.
I to jest przewaga MLS-u, więc nie każdy, kto jest użytkownikiem MLS-u, musi mieć ofertę na wyłączność. Wrócić, żeby przestrzegał zasad, które obowiązują w systemie MLS, czyli przede wszystkim współpracował. No dobra, tak jak już rozpocząłeś o tych, nie o tych, w zasadzie o tym MLS-ie, to może chwilkę jeszcze podrążymy ten temat. Dobra. Ostatnio gościem wiosną był tutaj Krzysztof Kowalkowski, który z tym MLS-em jest związany. Tak. Długą rozmowę z nim prowadziłem między innymi na ten temat, nawet go starałem się momentami męczyć, bo, no bo chciałem być tym złym policjantem. Natomiast i znowu przyjmę tę rolę złego policjanta, jeśli możesz, no bo może troszkę z innego punktu na to też patrzysz. Ja widzę teraz ogromne zaangażowanie w sieci przynajmniej, jeśli chodzi o ten MLS. Od 2-3 miesięcy naprawdę jest taka bomba, że jestem pełen podziwu, bo tu naprawdę wiele osób, Krzysztof oczywiście bardzo mocno, natomiast nie tylko Krzysztof, bardzo dużo osób bardzo głośno o tym MLS-ie pisze w samych dobrych rzeczach. W zasadzie to podkreśla. Mam świadomość, że nasze życie to jest taka fala jak w ekonomii, że nie zawsze się uda utrzymać tak wysoki standard. Tej intensywności pisania o tym. Jeśli z tego standardu nie skorzystamy, to po prostu mówiąc potocznie, opadnie coś tam komuś i już nie będzie się chciało. Może takie coś być, bo naprawdę teraz jest bardzo fajny pik i to bardzo fajnie działa dzięki ludziom. I teraz mam, wiesz sobie, cały czas mam inne jednak spostrzeżenie troszkę niż ten MLS, dlatego chciałbym, żebyś też ty go rozwiał. Bardzo proszę. Krzysztof bardzo wyraźnie mówił, że to jest super miejsce, jeśli tam będą oferty z off-marketu. Tak. Ja też uważam, że to będzie super miejsce, bo ja obsługując poszukującego, no będę miał tam dojście do takiego miejsca, do którego nie ma nikt inny, prawda, poza branżą i nawet poza tymi, którzy są w MLS-ie. I to jest 10 na 10, strzał dziesiątka, bo też się z tym zgadzam. Natomiast czy nie powinniśmy odwrócić w ogóle modelu tego systemu i żeby właśnie ci, którzy chcą mieć dostęp do tego zakazanego owocu, żeby musieli płacić, bo teraz pomyśl sobie, ja pozyskam nieruchomość, ja to jeszcze palicho, ale jakiś początkujący agent, dla niego zdobycie wyłączności to jest naprawdę wydarzenie czasami, tak? Szczególnie dla tych świeżaków, więc jeśli on ma to wydarzenie, on chciałby się pewnie na swojej stronie pocieszyć, oczywiście jedno drugiego nie wyklucza, na swoich Facebookach, Instagramach, natomiast dlaczego go nie wynagrodzić, że on to co, bo zobacz, on coś pozyska, będzie chciał odbierać telefony, bo to dla niego może być frajda, może być pewien etap, a tu się okaże, że zadzwoni jakaś graszka z innego biura i szybko mu capnie tę ofertę, po prostu sprzeda. On się spełni, bo rzeczywiście to, na co się zobowiązał, to zrobi. Natomiast dlaczego nie wynagradzać tych, którzy dostarczają tak unikatowy towar, jakim jest off-market w MLS-ie, bo to jest taki unikat, że coś niesamowitego. I niech ci, którzy chcą z tego korzystać, żeby oni musieli się jakoś wynagrodzić, nie wiem, albo ten system, albo tych sprzedających, bo teraz jest całkowicie odwrotnie. Płacić musi ten, który chce wprowadzić tam ofertę, musi miesięcznie płacić za to, czyli on nie ma żadnego rabatu, no musi mieć podpisaną umowę, no bo inaczej tam nie da się niczego wprowadzić. No dobrze, żeby chociaż jedno zdjęcie przynajmniej na tym off-markecie było, musi być zrobiony tam jakaś dokumentacja przynajmniej podstawowa, więc on takie rzeczy musi zrobić. Natomiast ja będąc leniem, który może na Facebooku zrobić bardzo szybką kampanię, która będzie łapała leady, łapała kontakty, będę mógł tylko na tym MLS-ie to wszystko czyścić. Szczególnie w tym czasie, gdzie zdecydowanie jest bardzo dużo chętnych na nieruchomości, taki mamy trend, czy nie powinniśmy właśnie odwrócić tego trendu, żeby ułatwić agentom, którzy chcą dostarczać tam towar, a ewentualnie wyselekcjonować tych, którzy chcą z tego towaru korzystać. Czy mówisz tak, jakby to była jakaś porażka tego, który wprowadzi tą ofertę, że tak szybko się sprzeda? Znaczy, to jest celem w ogóle, celem agenta, który przyjmuje nieruchomość do sprzedaży czy do wynajęcia, żeby to zrobić szybko, skutecznie za cenę, na którą się umówiło z właścicielem, najlepiej rynkową, a czasami nawet może, żeby cena była wyższa niż ta cena ofertowa. Bo takie sytuacje też mamy. To nie jest nic złego, ale teraz mówisz o trendach i rzeczywiście jest tak, że zwróć uwagę, że mamy takie trendy, że najpierw mamy dużo ofert, mało poszukujących, później mamy mało poszukujących, dużo ofert. Nie to sam powiedziałem przed chwilą? Bez różnicy, każdy wie o co chodzi. To było raz więcej, tak, raz było tak, było nie. Jest więcej ofert, mało poszukujących, więcej poszukujących, mało ofert. I teraz w którym momencie powinniśmy te trendy zmieniać i warunki współpracy w MLS-ie? No warunki są stałe, to znaczy użytkownikiem MLS-u są firmy, które podjęły decyzję o tym, że chcą współpracować. I najczęściej każda z tych firm ma i poszukujących, i ofertę.
To nie jest tak, że w MLS-ie za darmo mają dostęp ci, którzy szukają nieruchomości, a ci, którzy wprowadzają, muszą opłacić jakąś opłatę abonamentową. Ona jest zresztą bardzo niska, więc to nie jest w ogóle żaden koszt. Dlaczego? Dlatego, że MLS tworzony jest przez pośredników dla pośredników. To nie jest działalność komercyjna. Ona musi w jakiś sposób się finansować, ale to nie jest działalność komercyjna. I teraz to, co powiedziałeś, sugerowałoby, że co jakiś czas, jak następuje zmiana trendu, to powinniśmy zmienić zasady. Jak przyjmuje nieruchomość na sprzedaż, pozyskanie nieruchomości jest bardzo trudne, szczególnie na wyłączność. I jeszcze takiej, którą nie wiem, na początek sprzedajemy w off-markecie. Ale z drugiej strony pozyskanie dobrego klienta też nie jest najprostsze. I mamy takich przykładów całe mnóstwo ze swojego prywatnego działania jako agent nieruchomości. Kiedy sprzedawałem przez 3 miesiące nieruchomość na rogu przy Chłodnej z wielkim banerem na pierwszym piętrze, że na sprzedaż nieruchomość, kończyła mi się wyłączność i zadzwoniła koleżanka z MLS-u, przyprowadziła klienta i na umowie sprzedaży okazało się, że ten klient od 3 lat wynajmuje biuro w tym samym budynku i on nigdy do mnie nie zadzwonił na tą nieruchomość. Sprzedałem dzięki MLS-owi. I takich przykładów jest całe mnóstwo, mógłbym powiedzieć. Więc to są te korzyści. Nie zawsze mając ofertę, dotrze do nas klient, który chciałby ją kupić. Więc ta współpraca jest z korzyścią dla obu stron. Fakt, pozyskanie nieruchomości jest trudne, ale pozyskanie dobrego klienta, dla którego pracujemy, który poszukuje nieruchomości i mamy z nim taką umowę, że wiemy, że praca dla niego jest opłacalna, też nie jest najprostsze. Oczywiście, że nie jest najprostsze, tylko pamiętaj, MLS bez ofert nie ma racji bytu. Nie ma. Tak. MLS bez kontaktów, bez klientów poszukujących też raczej racji bytu nie ma. Michał, to Ci muszę przerwać. Nie ma racji bytu. Mm-hmm. Komu sprzedam te nieruchomości, jak nie będzie tam kupujących? Mm-hmm. Nie wiem, komu sprzedasz. Nie, ja nie mówię, komu sprzedasz, tylko że ja mam świadomość, że wiesz co, że jeśli w restauracji nie będzie dobrego kucharza, nie przyjdą klienci. Tak. Prawda? Jeśli przyjdą klienci, a się zmieni kucharz i będzie słaby kucharz, to ci klienci powoli zaczną odpadać. Tak. Prawda? Jeśli MLS chciałby teraz, żeby było dużo klientów, czyli agentów nieruchomości, rozumiem, no to powinien mieć jak najwięcej dobrych kucharzy. I dobrymi kucharzami to są właśnie ci, którzy produkują te oferty. Ten kucharz produkuje potrawę, natomiast my produkujemy ofertę. I uważam, że Avspon jako szef MLS-u, no to on powinien zdecydować, czy zatrudniać, czy płacić dobrze kucharzom, czy dawać dobre promocje tym, którzy przyjdą na to jedzenie. No i to jest właśnie odwieczny problem. Natomiast przy tym trendzie uważam, że skoro wszystkim się chce, i naprawdę jest tendencja wzrostowa. Widzę zaangażowanie zarządu bardzo fajne. Podziwiam naprawdę mocno. Natomiast tylko czy nie można zrobić, dokręcić trochę śruby, żeby jeszcze było łatwiej, żeby było jeszcze skuteczniej? Michał, wiesz co, Twój sposób patrzenia na MLS rzeczywiście jest nowatorski. Nie spotkałem się jeszcze z takim, ale muszę Ci powiedzieć, że ja widzę, bo to, co powiedziałeś, jest rzeczywiście, towar jest bardzo ważny. Bez towaru nie będzie MLS-u, ale też nie będzie bez kupujących. I teraz, jeżeli spojrzeć na to w ten sposób, to jeżeli reprezentujesz jakąś wielką, międzynarodową sieć, to rzeczywiście w swojej bazie wewnętrznych masz dużą klientów. Ale w MLS-ie są firmy międzynarodowe, franczyzowe, które też korzystają z MLS-u, bo tak na dobrą sprawę, pomimo największych sieci, i tak sprowadza się do tego, że nie wszyscy mają wszystkich klientów. I teraz dzisiaj rzeczywiście to nieruchomość, to w dobrej cenie chodliwa nieruchomość jest tym towarem lepszym niż poszukujący, bo rzeczywiście możemy go łatwo znaleźć. Ale wcale nie jest to tak, że na każdą nieruchomość mamy klientów, bo by to znaczyło, że każdą nieruchomość jesteśmy w stanie sprzedać w ciągu 2-3 dni. Tak się nie dzieje. Jeśli coś sprzedajemy w ciągu 2-3 dni, to mamy świetną ofertę, świetny marketing i przygotowaną cenę. Ale to nie jest standard. Więc pozwól, że pozostanę przy swoim zdaniu, że tutaj jest te korzyści wynikające z używania MLS-u są obopólnie równe. Ja przede wszystkim nie chcę, żebyś zdanie to zmieniło, tylko chciałem po prostu dać jakąś kontr ewentualną możliwość do rozważenia, żeby pomóc temu trendowi wskoczyć, bo tu cały czas widzę, są komunikaty, ile ofert się pojawiło w market, tak, wiesz, w Warszawie, tak. Ile się pojawiło w innym mieście być może, więc
może warto zanęcić, może dać jakiś impuls, żeby ci ludzie chcieli te oferty bardziej wrzucać. Ale my jesteśmy tylko, MLS jest tylko platformą do wymiany tych informacji o poszukujących i o sprzedających, czy wynajmujących. Jesteśmy platformą i zasady gry, czyli sposób podziału wynagrodzenia, zachęty. Oferując nieruchomość, którą stawiam na sprzedaż, mogę zaoferować jakieś wynagrodzenie dla ciebie jako osoby, która przyprowadzi mi kupującego. A i takie rzeczy się dzieją. Największe wynagrodzenie, które było wpisane, podawane w MLS-ie, to było 140 tysięcy dla agenta, który przyprowadzi kupującego. Dlaczego? Dlatego, że ta nieruchomość to nie była łatwa nieruchomość do sprzedaży i agent sprzedający tą nieruchomość uznał, że zachęta w wysokości 140 tysięcy powinna skupić uwagę na tej nieruchomości po to, żeby znaleźć tego klienta, więc jeżeli mówimy o jakichś takich dwumałych, dwupokojowych w nowym budownictwie, to rzeczywiście one się dosyć szybko sprzedają, jeżeli nie są przeszacowane, ale wiele innych nieruchomości wymaga dużej pracy, zaangażowania, więc wielu agentów sprzedających nieruchomości oferuje wynagrodzenie w zamian za to, żeby znaleźć kupującego. To działa w dwie strony. 140 tysięcy, tak powtórzę. Mhm. No i co, skończyło się dealem? Musiałem sprawdzić, nie wiem, ale takie deale na poziomie 20, 30 czy 50 tysięcy to nie są już rzadkość. No zobaczymy. Zobaczymy, czy ten model przetrwa w takiej formie. Jestem ciekaw, ja bym przede wszystkim chciał, żeby MLS przetrwał, bo uważam, że to jest naprawdę najważniejsza rzecz, chyba jaką i to cała Polska powinna chcieć, żeby ten MLS przetrwał. No tylko, mamy w Polsce już. On powinien do całej Polski docierać i to powinno tak jednoczyć wszystkich agentów. No tylko, że ja mam świadomość, że szczególnie my Polacy, to co persona, to inna w ogóle wizja. I to rzeczywiście, no gdyby człowiek chciał każdemu dogodzić, każdego wysłuchać, to by w ogóle kroku naprzód nie zrobił, więc trzeba w pewną stronę pójść. Natomiast no widzę, że skoro coś nie idzie, to warto czasami zobaczyć, co zrobić, żeby to zaczęło iść. Po prostu. Ale idzie. Jeśli coś nie idzie, czy ja wiem, że idzie, dlatego ja powiedziałem, że ja widzę poruszenie, bo tu od kilku miesięcy naprawdę widzę poruszenie i widzę, że i to działa, i widzę, że ludzie są zaangażowani, tylko że jak każde zaangażowanie, ono może kiedyś zgasnąć po prostu. Zależy, jak wysoko każdy sobie poprzeczkę postawił, jakie ma oczekiwania i kiedy uzna, że to poszło. Kiedy biznes się udaje? Jeżeli na końcu jest efekt finansowy jest zgodny z założeniami, czyli sprzedajemy te nieruchomości, korzystamy z tego z MLS-u, znajdujemy nieruchomości dla klienta, to rzeczywiście to jest wtedy jest korzystne. Mówisz o tym zamieszaniu. Rzeczywiście tak jest, że ta liczba firm i użytkowników rośnie cały czas i więcej. Wracają firmy, które w pewnym momencie uznały, że MLS nie jest narzędziem, którego potrzebują na co dzień. I wracają. Wracają, dokonują tych transakcji, bo kluczem w tym wszystkim jest zrozumienie zasad. To MLS nie jest portalem, na którym jest bardzo dużo, musimy sobie przeszukiwać, wyszukiwać. MLS jest narzędziem, gdzie mamy wszystko podane, aktualne, dobrze opisane, najczęściej ze świetnymi zdjęciami, sesjami fotograficznymi, gdzie do klienta możemy wysłać prawie gotową ofertę bez chwili zwłoki. I to są te korzyści, które pozwalają na to, żeby szybko reagować na potrzeby klientów, na sprzedaż, na kupno, na zapytania zakupowe, na zapytania od klientów poszukujących. Myślę, że MLS jest narzędziem niepodrabialnym, niepowtarzalnym na rynku. Nie ma drugiego takiego narzędzia. Są podobne systemy współpracy, ok, ale MLS wyróżnia przede wszystkim to, że jesteśmy systemem no prawie że ogólnopolskim i że pracujemy wyłącznie na ofertach, na wyłączność. Tam można tylko takie oferty znaleźć. Mm-hmm. Czy MLS jest w formie aplikacji na smartfony? Jest, przeglądarka jest w formie responsywnej, czyli spokojnie możesz z telefonu korzystać z MLS. Piotrze, załóżmy, że to ogląda jakaś osoba, która nie wiem, od tygodnia jest agentem, może dopiero za tydzień będzie agentem i już się dowiedziała, że jest stowarzyszenie, poznała struktury, zarówno tak mniej więcej ogólnopolskie, pokrótce, jak i struktury samego to warszawskiego stowarzyszenia. No ale tak na dobrą sprawę właśnie, ona nie wie, po co miałaby tu w ogóle być członkiem, bo wiemy już, ilu jest członków i teraz jakieś są takie podstawowe jakieś zalety, jakieś plusy bycia tym członkiem wspon. Po co ta osoba ma być w tym wsponie? Po to, znaczy wspon nie skupia wszystkich pośredników, którzy działają na rynku. Wspon skupia tych,
którzy mają wspólne cele, chcą się rozwijać, chcą doskonalić swój warsztat. Więcej, chcą korzystać z korzyści, z możliwości, które daje wspólne. Więc teraz krótko o tych korzyściach, które daje wspólne. Będąc członkiem stowarzyszenia, przede wszystkim korzystamy z bogatej bazy oferty szkoleniowej, przeznaczonej bardzo specjalistycznie, bo to o tym też rozmawialiśmy wcześniej, że nie są to najczęściej szkolenia takie stricte marketingowe, jak zaprezentować nieruchomość, chociaż oczywiście takie też, ale są to bardzo specjalistyczne szkolenia, które nie wymagają jakiejś wiedzy specjalistycznej, żeby w ogóle wziąć w nich udział, tylko na tych szkoleniach pokazujemy, to są szkolenia skierowane zarówno do tych osób, które są bardzo doświadczone, ale też tych początkujących. Mówiliśmy o księgach wieczystych, mówiliśmy o współpracy z komornikiem. To są, wydaje się, rzeczy bardzo proste, a w rzeczywistości wielu agentów nigdy nie współpracowało z komornikiem i nie wie, co, jak się zachować w sytuacji, kiedy przyjmują nieruchomość, gdzie są wpisane, gdzieś widocznie jest w księdze wieczystej wpis komornika. To są te specjalistyczne szkolenia, które dla naszych członków są tańsze, czasami o 50%. I mówimy o szkoleniach, które kosztują czasami po kilkaset czy kilka tysięcy złotych. Więc składka członkowska, która wynosi 120 zł miesięcznie, potrafi się w ciągu 2-3 tygodni, jeżeli korzystamy ze szkoleń, spłacić całkowicie. Więc to jest jakby ta korzyść z tej bogatej oferty szkoleniowej, ale bardzo precyzyjnie skierowanej do profesjonalistów, do osób, które chcą się rozwijać. Wspomnę to również, to jest jakby po prostu organizacja skupiająca osoby, które lubią się i spotykamy się na wielu imprezach, teraz może rzadziej niż kiedyś, ostatni czas to w ogóle trudne, ale to jakby żadna wyjątkowość, ale spotykamy się na wielu imprezach i dzięki temu poznajemy po prostu to, jak inni pracują, dzielimy się swoją doświadczeniem, swoją wiedzą, ale jesteśmy taką wielką siecią networkingową i później na rynku bardzo łatwo nam się współpracuje. Jeżeli zadzwonię do Ciebie, znamy się, to nie usłyszę od Ciebie, że nie wiem, masz wątpliwości, musimy coś ustalić, najpierw proszę przyjechać do mnie do biura, załatwimy jakieś formalności, po prostu załatwiamy wszystko na telefon. A mamy klienta, jakby się okazało, że jest taka potrzeba, to ja chętnie zajmę się Twoim klientem, bo ma tylko jedno wolne okienko, a Ty w tym czasie nie możesz pokazać nieruchomości z nim. Mamy do siebie 100% zaufanie i to właśnie na tym polega. Stworzymy grupę osób, które oprócz tego, że mają korzyści finansowe, zniżki na szkolenia, jak powiedziałem, ale też zniżki u naszych partnerów biznesowych, u operatorów spacerów wirtualnych, mamy szereg zniżek dla członków stowarzyszenia jako grupa zakupowa, duża grupa zakupowa. I druga część to są ta część networkingowa, która według mnie jest absolutnie równoważna z tą korzyścią finansową. Te dwie korzyści razem dają mega przewagę, szczególnie dla osób, które zaczynają na rynku. Mamy jedno z takich szkoleń, mamy oferty dla początkujących, przede wszystkim początkujących agentów, czyli kurs start w nieruchomościach. To jest 85 godzin doskonałego programu przygotowanego i prowadzonego przez pośredników w obrocie nieruchomościami o różnych specjalizacjach. Mamy tam prawnika, mamy doradcę podatkowego, mamy homestagerów, mamy notariuszy, mamy pośredników zajmujących się poszczególnymi częściami rynku. Po takim kursie ktoś, kto zaczyna dopiero, wychodzi pełen wiedzy. To nie jest kurs przygotowany przez osoby, które mieją ten rynek, znają ten rynek tylko teoretycznie. To są absolutnie w 100% praktycy. To są wykłady prowadzone przez najlepszych specjalistów. I chociażby od tego zaczynając, a jeżeli chcemy korzystać z tego kursu, to też zniżki są znacznie większe oferta jest znacznie lepsza dla członka stowarzyszenia niż dla osoby, która nie jest naszym członkiem. Więc tych korzyści i finansowych, i networkingowych scenów. Słabo to komunikujecie. Będziemy lepiej. Strategia marketingowa została przygotowana jeszcze przed pandemią stowarzyszenia. Jak na 25-letnie, czy w tej chwili już nawet 27-letnie stowarzyszenie, to rzeczywiście do tej pory robiliśmy słabo.
I tu przyznaję, dostrzegliśmy to, więc przed pandemią przygotowaliśmy strategię, zatrudniamy profesjonalistów. Zatrudniliśmy firmę zewnętrzną, która przygotowała strategię marketingową dla stowarzyszenia, uwzględniającą naszą specyfikę, do kogo chcemy dotrzeć i kto jest naszym klientem. I pandemia trochę zatrzymała nasze działania takie marketingowe, ale to, co robimy teraz, jest już absolutnie weszło na wysokie obroty dlatego, żebyśmy byli lepiej widoczni na rynku, żebyśmy byli zauważeni przez pośredników, którzy na tym rynku działają, ale też przez klientów. Nie będę ukrywał, że naszym celem jest to, żeby na końcu, to nie przyjdzie szybko, ale na końcu to klienci weryfikowali agentów przez to, czy są członkami stowarzyszenia, czy nie. Jeżeli są członkami stowarzyszenia, to ten klient powinien mieć poczucie, wiedzę, że to jest dobre dla niego i poczucie, że współpracuje z kimś, kto ma pewne zasady, które są właściwe dla działania tego rynku. Uda się? Tak. Nie. Uda się. Nie. Uda się. Ale ja to wiem. No to ale dobrze. Ale to już się zmienia. Mówiłem ci o tym, pytałeś mnie o liczbę członków stowarzyszenia. W tej chwili dołączają osoby, które funkcjonowały same i mówią, nie dołączaliśmy do stowarzyszenia, nagle wiedzieliśmy o stowarzyszeniu, bo postrzegaliśmy jako taki twór historyczny, nic nie dający. My to zmieniamy, my to komunikujemy. Okej, zaczęliśmy od logo, teoretycznie najprościej, ale to też nie do końca tak jest. Ale zmieniliśmy od logo. Dlatego zaokrągliliście, żeby nie było najprościej. Jest troszkę zaokrąglone, nie jest prosto. Ale też takie, ono ma taki kształt trochę serca, takie skupiające, przytulające, obejmujące. Więc to jest tak, że wspólnie z taką organizacją, która ma ci pomóc. Jednym z celów działania stowarzyszenia jest również opieka nad tymi naszymi członkami. To znaczy w momencie, kiedy nasz członek ma jakieś problemy, to my jesteśmy w stanie mu pomóc w różnoraki sposób. Począwszy od tego, że członkowie stowarzyszenia mają darmowe porady prawne z specjalistami rynku nieruchomości. To znaczy, jeżeli mamy problem z jakiś prawny związany z obrotem nieruchomościami gdzieś na linii pośrednik-pośrednik, pośrednik-klient, klient-pośrednik, mamy specjalistów, którzy w zależności od tematu są w stanie mu pomóc. Wierzymy, że rację masz na nasz członek i on po prostu potrzebuje czasami. No, nie wszyscy klienci postępują właściwie i my o tym wiemy, wspieramy w tym naszych członków. To bardzo miłe. Ale to miłe, że wspieracie, to bardzo dobrze. Po czym poznamy, że strategia jest dobrze realizowana i że idzie w dobrą stronę, a po czym poznamy, że coś jest nie tak, że trzeba ją udoskonalić albo do zmieniających się bardzo dynamicznie czasów jakoś tam zmienić? Po wzroście i zadowoleniu członków, to znaczy po takich statystykach odchodzenia, po liczbie odchodzących członków stowarzyszenia i przychodzących. I teraz zapewniam cię, Michał, ostatnie miesiące pokazują, że zmiana tych osób dołączających do stowarzyszenia jest znacznie więcej i są to osoby prężne, nowe, które mają fajne firmy, które właśnie nie czuły takiej potrzeby, a teraz ją odnalazły. I dwa, ci, którzy odchodzą, to bardzo często są to sytuacje losowe. Po prostu jesteśmy dosyć już leciwym stowarzyszeniem i to po prostu koleje losu powodują, że część członków naszych rezygnuje, ale też to też jest zaleta stowarzyszenia, jakby, że my pamiętamy o wszystkich. To znaczy, jeżeli ktoś ze względów, nie wiem, kończenia działalności, ze względów emerytalnych chociażby, chciałby wciąż gdzieś w tym naszym towarzystwie funkcjonować, stowarzyszeniu, mamy status członka seniora i każdy, kto ma ten status, nie opłaca składek, a jednocześnie może brać udział w naszych wydarzeniach. I jest miłym gościem przez czas, jaki sobie wybierze, kiedy go ma ochotę. Więc nasze stowarzyszenie to jest przyszłość. Patrzymy w tą stronę na lata do przodu, ale też pamiętamy o tych, którzy zakładali to stowarzyszenie. To są wciąż młodzi, aktywni ludzie, ale rzeczywiście mamy członków w różnym wieku i część już przechodzi na emeryturę. Czy uważasz, że stowarzyszenie powinno, jako to centralne stowarzyszenie, powinno się skoncentrować mocno na tym, żeby poprawić wizerunek agenta nieruchomości ogólnie? Ale
odbieranie w społeczeństwie tego zawodu. Nie po to, żeby inni agenci uważali, że stowarzyszenie jest fajne, tylko żeby człowiek na ulicy idąc myślał, że agent nieruchomości jest tak samo fajny jak strażak. Dobrze, znaczy, ja myślę, że to robimy. Znaczy, to jest jakby ten fragment jest najmniej widoczny. I przyznam Ci rację, że to będzie wymagało dużo czasu minie, zanim to się zmieni. W ogóle dynamika zmian jest tak duża, że nie wiemy, co będzie za czas jakiś, ale to, co robimy, jakie osoby skupiamy, jakich zasad przestrzegają nasi członkowie, powoduje, że to są grupy agentów, które nie są postrzegane tak, jak Ty mówisz, że są, że agenci ogólnie są postrzegani. Powtórzę, najczęściej niewłaściwie o agentach nieruchomości, czy z obawą o agentach nieruchomości, czy w sposób niewłaściwy o agentach nieruchomości mówią ludzie, którzy nie mieli kontaktu albo w ogóle z agentem nieruchomości, tylko przez pryzmat właśnie takich opinii internetowych, albo to są osoby, które rzeczywiście miały kontakt z takimi bardziej marketerami nieruchomości, co nie zawsze jest poparte właściwą wiedzą. A wiele osób takich, które nie mają tej wiedzy, niestety udzielają porad, które nie są właściwe. Słuchaj, ja pamiętam jeszcze, ja poszedłem kiedyś nie do zarządu, tylko poszedłem do dyrektora biura i powiedziałem, słuchajcie, wtedy stawka, składka miesięczna kosztowała chyba 50 zł. Taka była stawka. Była tak kiedyś. Ja mówię, słuchajcie, podnieście tę stawkę dwukrotnie, na stówę, będzie krzyk, natomiast te 5 zł, które dostaniecie z przychodu, wrzućcie do jednego worka i zanieście to do agencji PR-owej, która zorganizuje, że przynajmniej raz w tygodniu ktoś z imienia stowarzyszenia wystąpi albo w radiu, albo w telewizji, albo w gazecie, a najlepiej tu i tu. Wiadomo, że za to trzeba zapłacić i tylko po to, żeby cały czas oswajać zawód agenta nieruchomości. Agenci nieruchomości tak rzadko się pojawiają w mediach. Jeśli się pojawiają, no to rzeczywiście już później grają na swoje, no bo nikt nie chce do tego worka grać, więc po to może jest takie stowarzyszenie, po to są różne związki, które powinny wysłać być może kogoś takiego. Więc zapytam po raz drugi, czy nie warto coś takiego zrobić, a nie tylko się opierać na występowaniu na jakichś takich branżowych tylko spotkaniach, bo tego jest dużo i to wiadomo, każdy portal będzie chciał każdego ze stowarzyszenia, no bo to jest ocieplanie wizerunku. Co ty o tym sądzisz jako prezes? My to robimy. Tego może nie widać, bo na pewno trudno się przebić do tych głównych stacji telewizyjnych czy radiowych, ale wbrew temu, co właśnie powiedziałeś, częstymi gośćmi są pośrednicy, czy na łamach Rzeczpospolitej, czy na innych mediach pisanych, czy też w mediach internetowych. Na Onecie pojawiają się rozmowy, wywiady z pośrednikami. Za chwilę ruszają nasze podcasty, które będą właśnie ciekawymi osobowościami rynku nieruchomości, pośrednikami z Warszawy. Kojarzonymi, ale nie zawsze z warszawskim rynkiem, warszawskim stowarzyszeniem, ale prowadzone przez nas pod naszą patronatem i przez naszych członków. Więc pozdrawiam Filipa Wierzchowskiego, który będzie prowadził te podcasty. Więc Filip, też pozdrawiam, też czekamy, czekamy na pierwsze. Tak. Pierwszy. I takich działań jest całe mnóstwo, których jeszcze nie widać. I pewnie będzie nam się ciężko przebić, żebyśmy za, nie wiem, pół roku czy za rok się spotkali, powiedziałbyś, że widać nas wszędzie i w TVN-ie jesteśmy, czy w innych. Ale wiem, ja sorry, że Ci przerwę, ja wiem, że się ciężko przebić, dlatego wtedy zaproponowałem, żeby podnieść stawkę, żeby zapłacić komuś, komu łatwo jest się przebić, kto powstał po to, żeby właśnie te przebicia robić. No właśnie, no. Michał, ale my to zrobiliśmy. Wiesz co, nie wiedziałem, że to jest Twój pomysł, ale to dzięki, ale rzeczywiście to zrobiliśmy, podnieśliśmy składkę po to, żeby przeznaczyć te środki na te działania marketingowe. PR-owe po części również, bo one są powiązane ze sobą, te dwa elementy. I tak robimy. Od roku stowarzyszenie wynajęło zewnętrzną firmę, która tymi działaniami się zajmuje. Doszliśmy do wniosku, że właśnie robienie wszystkiego samemu jest nieefektywne. Robiliśmy przez to przez 25 lat i okazało się, że no, niewiele się zmieniło, ta świadomość i ta marka nie jest tak dobra, jak powinna być, bo jakość za tym jest znacznie większa niż rozpoznawalność. Więc od roku mamy agencję, która się tymi sprawami dla nas zajmuje i to trwa, ale jestem w stanie, ja już zauważam te efekty, myślę, że za chwilę wszyscy zauważymy. To bardzo dobrze, ale wiesz co, zaciekawiłeś mnie,
Możliwe, że osoby, które to oglądają, też zaciekawiły się tym podcastem. Coś więcej możesz już na tym etapie powiedzieć? Kiedy nie, startuje, jaka forma? Wkrótce startujemy. To będą rozmowy z ciekawymi osobami o rynku nieruchomości. To nie będzie tylko takie stricte o pośrednictwie, ale to będzie taka rzecz, która rzeczywiście dla nas jest nowością. Testujemy, w tej chwili są robione nagrania, więc na razie tajemnica. Będziemy o tym szerzej mówić. A no to bardzo dobrze, widzisz, to się czegoś się tutaj dowiedzieliśmy w takim razie i wiemy jak to wygląda. Powiedz mi, czy wiesz, ilu jest agentów nieruchomości tak w Polsce mniej więcej? Agentów jest ciężko policzyć, chociaż są dane NBP, gdzie zbierane są na przykład dane o firmach, ale bardzo często, jak dobrze wiesz, w tej branży współpraca B2B jest chyba najbardziej popularną formą współpracy, więc to, że jest zarejestrowana firma, to nie znaczy, że to jest firma działająca odrębnie. Szacuje się, że w całej Polsce jest około 4,5 tysiąca firm. Szacuje się na podstawie różnych danych, wyciąga się jakąś średnią, zaokrągla i wychodzi 4,5. Nikt nie wie do końca, ile jest, bo to jest bardzo zmienne, ale około 4,5 tysiąca firm. W samej Warszawie myślę, że jest ich około 800-900 firm. A teraz ile jest agentów? Może być i 30 tysięcy, jeżeli założymy, że jest te 4,5 tysiąca firm. W większości są to firmy raczej mniejsze, czyli kilkuosobowe, dwu-, trzyosobowe, czasami jednoosobowe działalności, które prowadzą pod własną marką jakieś biuro nieruchomości. Więc pewnie trzeba przyjąć, że około 30, może 40 tysięcy agentów. Licencji, które były wydane, pośrednictwa, które jeszcze obowiązywały, te państwowe, było około 20 czy 20 kilku tysięcy. Ale myślę, że duża część już tego nie pracuje i teraz jest dużo nowych osób. Myślę, że około 30-40 tysięcy w Polsce dalej. Sporo. To więc teraz bym chciał wrócić, bo trochę wspomniałeś, że WSPON organizuje kursy dla początkujących agentów, że tam jest 80 godzin, że jest tylu specjalistów. Tak. I bardzo dobrze to jest, bo to rzeczywiście nie ma za wielu miejsc, gdzie się ktoś może nauczyć. Ja prowadzę ten kanał, więc ja naprawdę na brief dostaję często pytania, czy mogę polecić książkę, czy mogę polecić jakiś kurs. Tak. I powiem Tobie tak, ja swego czasu, gdy rekrutowałem do siebie zespoły, to u mnie była taka zasada, że jak ktoś przyszedł bez doświadczenia, musiał zrobić ten kurs. Po prostu powiedziałem, słuchaj, ucz się, nie trać już czasu, ale idź na kurs. I powiem Tobie, z tych osób, które przeszły ten kurs, jedna została. Wszystkie odeszły w ogóle z tego zawodu. Z tego zawodu po prostu nie potrafiły robić tego, co Kowalski od nich chciał, czyli nie potrafiły pozyskać i sprzedać nieruchomości. One całkiem fajnie już czytały po tym kursie rzeczywiście księgi wieczyste. Myślę, że nie było wstydu w ogóle takiego agenta wypuścić w miasto, już tak mówiąc potocznie. W urzędzie też te osoby się odnajdywały i nawet jak były jakieś tam spadkowe rozmowy, to też było ekstra. Tak. Natomiast nie potrafiły robić tego, czego się od nich oczekuje. Czyli nie potrafiły pozyskać nieruchomości, no i przez to za bardzo sprzedać i się zwinęły. Więc może ten kurs nie uczy tak, jak powinien. Wiesz co, kurs nie nauczy Cię nigdy. Ważna jest motywacja. Ważna jest motywacja, dlaczego chcesz być agentem nieruchomości. Jeżeli obejrzałeś dwa programy na Domo Plus, tu reklamujemy stację, która jest bardzo specjalistyczna, i gdzie program o agentach nieruchomości. Są wersje polskie, są wersje zagraniczne, gdzie wszystko jest ładne, przyjemne, klienci sami przychodzą do agenta nieruchomości, szczególnie tego nowego nawet, czy agent dostaje zlecenia z firmy, gdzie się zatrudnił. Rzeczywistość jest to bardziej brutalna. Jeżeli ktoś podejmuje decyzję na temat, po obejrzeniu kilku takich programów, to rzeczywiście może być czucie rozczarowania. Fajnie, że podjął tą decyzję i pierwsze co zrobił ten kurs, bo to pozwala mu przynajmniej zrozumieć ten rynek. Jeżeli nie idzie mu na tym rynku, to wie, że przynajmniej nie ze względów takich formalnych i nikomu nie zaszkodził. Ale to, że nie jest handlowcem i sprzedawcą, to nie każdy jest handlowcem i sprzedawcą. Tutaj ta branża rzeczywiście musi, najlepiej odnajdują się osoby, które dobrze rozumieją innego człowieka, a handlowcy mniej więcej w dużej części potrafią zrozumieć innego człowieka i potrafią znaleźć ten typ klienta, który gdzieś łatwo im się łatwiej porozumieć. Więc ważna jest motywacja. Jeżeli ktoś, kto przychodzi i robi ten kurs i nie ma jakiejś szerszej wiedzy na ten temat, rzeczywiście może się okazać, że po jakimś czasie odejdzie w ogóle z zawodu, bo to nie jest łatwa praca. Piotrze,
Zamykamy oczy i teraz się tak robimy w ziu do 2025 roku, czyli blisko, niedaleko, tylko właśnie w miarę blisko. W którym miejscu jest wtedy wspon według Ciebie i w ogóle świadomość zawodu agenta nieruchomości? Michał, przewidywanie przyszłości jest bardzo trudne. Oczekują tego od nas co chwilę słyszę i się mnie pytają, czy ceny wzrosną, czy spadną. Chcą, żebyśmy byli cały czas wróżbitami. Wiem. Słyszałeś jakąś prognozę z marca, kwietnia z ubiegłego roku, która przewidywała, że ceny wzrosną? No właśnie, to pokazuje to, że tak naprawdę przewidywanie w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne. Nawet określenie trendów, które będą obowiązywały za czas jakiś, co się będzie sprzedawało, co się będzie kupowało, to jest bardzo, bardzo trudne. Ja wierzę w jedno, że w to, że rynek nieruchomości będzie się rozwijał, bo to jest pewne, to widać, i wierzę w to, że agenci nieruchomości na tym rynku będą wciąż potrzebni i coraz więcej jako doradcy klienta, że to będą właśnie tacy bardziej nie marketerzy, bo łatwo jest dzisiaj nauczyć się, jak zrobić dobre zdjęcie nawet smartfonem. Łatwo jest, nie jest żadnym problemem wstawić tego, stworzyć własną stronę internetową, na której możemy to pokazać, a już nie mówię o innych miejscach, gdzie możemy to zaprezentować, z własną nieruchomość, którą chcemy sprzedać, ale sztuką jest właśnie ta wiedza, a te doradztwo, które dobrzy agenci potrafią dzięki której wartość nieruchomości może wzrosnąć. Określając potencjał nieruchomości, znając właściwe ceny transakcyjne, bo nie sztuką jest spojrzeć, po ile się sprzedają nieruchomości na portalu, żeby zobaczyć, moje jest ładniejsze, to wystawię trochę drożej, nie? A te trendy się zmieniają, ta sytuacja się zmienia. Na dziś rynek pierwotny wciąż jest rozpędzony, ale rynek wtórny już troszeczkę inaczej, innymi prawami się kieruje i ta wiedza agentów nieruchomości o cenach transakcyjnych. Dodam, że w MLS-ie ta historia tych nieruchomości jest dobrze opisana, jak długo były wystawiane, jak się zmieniała cena, jaka została sprzedana. I mamy inne narzędzia, które nam na to pozwalają, czyli agent jako doradca to jest przyszłość i sam powiedziałeś, że coraz lepszy jest wizerunek agenta, on rzeczywiście nie zmieni się jakoś diametralnie, ale coraz jest więcej agentów, którzy tworzą wokół siebie markę, na której opierają się całe firmy, albo ich brand osobisty jest tak silny, że łatwo im przekonywać rynek do tej współpracy z pośrednikami i to się dzieje. Po prostu profesjonaliści na tym rynku się odnajdują. Ten rynek coraz bardziej się profesjonalizuje i w tą stronę idziemy. I ktoś, kto widzi to, że nie można stać w miejscu, że trzeba się zmieniać, odnajdzie się na tym rynku doskonale. Ci, którzy są tylko marketerami, pojawiają się i znikają. Taka sytuacja. I tak będzie dalej. A czy uważasz, że stowarzyszenie, albo może nawet wyżej, federacja, czy powinny zostać jakieś wznowione, silne takie ruchy, dążące do tego, żeby musiała być obowiązkowa licencja, trudniejsza do zdobycia niż teraz i żeby agent w zasadzie musiał być licencjonowanym takim zawodem stricte? Ja jestem agentem, który zdobył licencję w trybie licencji państwowej. Zdałem egzamin, na sali było 200 osób, po egzaminie pisemnym zdało 50 osób, połowa, 50%, czyli około setka zdała, a setka nie zdała tego egzaminu. I to był bardzo trudny egzamin, 100 pytań, wielokrotnego wyboru, naprawdę bardzo, bardzo solidny. Później miałem egzamin ustny, który kolejne 50% nie zdawało. Ja zdałem za pierwszym razem, ale to nie jest taka oczywistość. I powiem w ten sposób, że licencje państwowe miały jedną zaletę. Jedną zaletę, one nie regulowały rynku, one nie tworzyły agentów, którzy byli świetnymi sprzedawcami, bo można było zdobyć licencję i wciąż nie wiedzieć, jak to robić, ale tworzyły dzięki tym licencjom, ktoś, kto przeszedł ten cały proces i zdobył tą licencję, to przynajmniej miał świadomość odpowiedzialności za majątek powierzony przez klienta. My mówimy o wielkim majątku, to rozmawialiśmy wcześniej o tym, że piekarze, cukiernicy nie mają takiego hejtu, który czasami wylewa się na pośredników. Ale z czego to wynika? Ciastko kosztuje 4 zł, 5 zł, 10 zł, dobry deser kosztuje 20 zł. Mm-hmm. A my mówimy o tym, że reprezentujemy klienta, majątek klienta o wartości kilkuset tysięcy złotych, a wielokrotnie kilku milionów złotych. I my odpowiadamy bez żadnego przygotowania. Dlatego
nie jestem fanem licencji, ale uważam, że ktoś, kto przeszedł ten proces jej zdobycia, jest lepiej przygotowany do rynku. Dlatego my organizujemy te kursy start, na końcu których odbywa się egzamin, poważny egzamin, to nie jest według zasady, że skoro zapłaciłem za kurs, to go znam. Nie, nie wszyscy go znają. I na końcu tego zdobywa się licencję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. To jest takie poświadczenie, że odbyło się ten cały cykl i mamy jakieś doświadczenie. To nie tworzy, ta licencja nie daje dobrego agenta nieruchomości, ale pokazuje, że ktoś przeszedł miał ścieżkę, po której powinien wielu rzeczy się dowiedzieć, zna ten rynek nie tylko z takiej marketingowej strony, ale też i formalnej. Na pytanie, czy jest szansa na licencję i czy ja bym chciał tych licencji, trudno mi na to odpowiedzieć. Myślę, że czas, kiedy tej swobody, tej licencjonowania poszczególnych branż powoli w ogóle odchodzą w niebyt i liczy się jakość pracy i pewne obostrzenia. Nas obowiązuje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Ona była kiedyś bardziej restrykcyjna, a teraz mniej. Mamy pewne nałożone obowiązki, chociażby posiadania ubezpieczenia, zawierania umowy w formie pisemnej, co jest niezbędne do tego, żeby móc otrzymać wynagrodzenie. Mamy pewne nałożone obowiązki, które nie są ciekawe, jak właśnie z ustawy o ochronie danych osobowych, które musimy przestrzegać, wypełniać te dokumenty, czy skrócić AML-ową o praniu brudnych pieniędzy. Więc ktoś, kto to wszystko wie, świetnie się odnajdzie na rynku. Dlatego uważam, że licencje jako takie, nie wiem czy wrócą, ale wiem, że jedno, że wiedza ta podstawowa nabyta w drodze kursów specjalistycznych i szkoleń pogłębiających wiedzę pośredników jest dużo, dużo lepsza. Licencja na końcu, na przykład federacyjna, to poświadcza. Ale nie wiem, czy będzie, czy wprowadzimy licencję. Nie spodziewam się tego. Nie spodziewasz? Nie. Dobra. Załóżmy, że oglądają, znaczy nie załóżmy, bo mam taki sygnał, że oglądają to osoby, które dopiero się przymierzają do zawodu agenta nieruchomości. Zachęcasz takich ludzi, w ogóle ludzi, żeby przychodzić do tego zawodu? Zachęcasz. No pewnie. A nie uważasz, że jest nas za dużo? Dużo jest osób, które uważają się za agentów. Za dużo jest osób, które uważają się za agentów. To wykonują ten zawód. Wykonują ten zawód. Pod szyldem jakiejś agencji. Tak. Tylko, że niestety ja to trochę inaczej widzę. Dla mnie ktoś, kto jest agentem nieruchomości, to jest ktoś, kto przeszedł pewną ścieżkę zdobycia wiedzy i umiejętności. Umiejętności handlowe są bardzo ważne, bo tutaj ta rozmowa z klientem, dostosowanie się, zrozumienie potrzeb tego klienta jest bardzo ważne, ale sam bez tej podstawy, o której przed chwilą mówiliśmy, jest kiepskie, słabe. I nie daje tego, co powinien dać agent nieruchomości klientowi, czyli tego doradztwa. Tego nie będzie. I to nie chodzi o jakieś tam szczególne doradztwo podatkowe, absolutnie. Od tego w ogóle przestrzegam, żeby doradzać w kwestiach podatkowych, prawnych, jeżeli nie jesteśmy radcą prawnym czy doradcą podatkowym. Uczulam na takie rzeczy, a takie rzeczy się dzieją czasami na rynku. Ale to chociażby w zakresie obrotu nieruchomościami. I agentów nieruchomości, wciąż jest dużo miejsca dla agentów nieruchomości. Dla tych, którzy są świadomi tego, co chcą robić i nie robią tego dlatego, że nie mają innego wyjścia albo jest niski próg wejścia. Bo żeby zostać agentem nieruchomości, wystarczy zatrudnić się w firmie, która nie ma żadnych oczekiwań co do doświadczenia, a nie kieruje na żadne kursy i po prostu mówi, tak się pracuje, działaj. Jasne. Takich osób jest, myślę, że dużo, ale dla agentów nieruchomości jest cały czas miejsce. No to dobra, to jakieś 3 rady. Co dla takiego świeżaka, który załóżmy od 1 września ma takie fajne postanowienie, będzie chciał być agentem nieruchomości. I jakie 3 rady, jak się jeszcze mógłby teraz przygotować po prostu do coś tam może zrobić, jakąś pracę domową, prawda? Może. Coś tam delikatnie samemu nawet. Co byś zaproponował? Pierwsza rzecz, którą bym zaproponował takiej osobie, która chce zostać agentem, teraz się rodzi pomysł, chce zostać agentem nieruchomości. Sprawdź, czy wśród znajomych masz osoby, które są agentami nieruchomości. Nie rozmawiaj, koniecznie musisz rozmawiać z osobami, które sprzedawały nieruchomości jakąkolwiek w ostatnim czasie, bo rzeczywiście mogły trafić na różne osoby, na różnych agentów, rozmawialiśmy o tym przed chwilą, ta jakość jest różna.
Porozmawiaj, poszukaj wśród znajomych, zapytaj znajomych, czy mają znajomych, którzy są agentami nieruchomości. Mm-hmm. Jeżeli takie osoby będą w gronie znajomych, porozmawiaj z nimi o tej pracy. Dowiedz się, jakie są zalety i wady. Tu też chodzi o pieniądze. Te pieniądze w programach telewizyjnych wydają się proste, łatwe i duże. I one rzeczywiście nie są, są atrakcyjne, ale na to trzeba ciężko zapracować, ciężej niż wiele osób uważa. Więc zapytaj, poszukaj agentów nieruchomości wśród znajomych czy znajomych znajomych. To jest pierwszy krok, który bym zrobił, żeby się przekonać, czy warto. Drugi, zastanowił się, jaki jest mój cel, jakim rynkiem chcesz się zajmować. Oczywiście najprościej jest, prosto jest w takim miejscowości, jak, w takich miastach jak Warszawa, gdzie rynek mieszkaniowy jest duży, szeroki. Jeżeli jesteś w mniejszej obszaru, mniejszego miasta, czy z jakichś takich mniejszych miejscowości, ten rynek jest bardzo rozproszony i tam mieszkań jest znacznie mniej, a są nieruchomości gruntowe, domy, więc ten rynek jest znacznie trudniejszy. Nauczenie się tego rynku jest znacznie trudniejsze niż rynku mieszkaniowego. I tutaj bym, jeżeli pierwszym etapem, który przyszedłeś i mówisz, ok, chcę być agentem nieruchomości, nic się nie zmieniło, poszukaj firmy czy firm w swojej okolicy, które uznajesz za wartościowe, za takie, które mają jakiś właściwy wizerunek i właściwe opinie na twoim terenie. Czyli drugi etap, znajdź firmę, którą chciałbyś się być może zatrudnić. Trzeci etap, jeżeli przejdziesz, to wszystkie te dwa pierwsze etapy będą pozytywne dla ciebie, nie rozczarujesz się. Nawet jeżeli firma nie chciałaby sama skierować się na takie szkolenie, znajdź lokalne stowarzyszenie pośredników. Najlepiej, jeśli to będzie lokalne stowarzyszenie pośredników, bo wiem, że tam są jakościowo dobre oferty szkoleniowe, wybierz kurs start. One się nazywają po prostu kursy dla pośrednika nieruchomości. A jednocześnie bardzo dbaj i śledź tych agentów, którzy w sieci są widoczni i robią dobrą robotę. Podpatruj najlepszych. I to są trzy rzeczy. Jeżeli to skłoni cię do zostania agentem nieruchomości, to super. To właśnie to jest ta ścieżka, którą powinieneś przejść. Super. No i bardzo, bardzo wyczerpałeś, uważam, temat. Mhm. On może być nawet selekcją. Zobaczymy, czy selekcją, no, tak, dokładnie tak, bo najpierw patrzymy, szukamy jakiejś opinii znajomych, później szukamy firmy, która gdzieś tam jakby potwierdzi nasze pierwsze wrażenie. Mhm. I trzecie, musimy się sami doskonalić. Mhm. Branża nieruchomości, niezależnie od firmy, w której pracujemy, są firmy, które dają bardzo dużo wsparcia, dają dużo szkoleń, dużo wiedzy, ale bez własnego zaangażowania nie pójdziemy do przodu. Tu jest bardzo ważna taka determinacja i systematyczność w doskonaleniu samemu. Mhm. Bardzo dobrze. Piotrze, słuchaj, dziękuję Ci bardzo za przybycie. Dziękuję, że w ogóle miałeś ochotę się tutaj z osobami podzielić takimi informacjami, bo ja miałem przekonanie, że to nie są takie jawne, takie łatwe informacje, no bo to też nie było miejsca, gdzie się może tak komunikować w sposób jawny. Mhm. Pewnie to zaraz, tak jak mówisz, że są podcasty, że będzie coraz więcej takich miejsc, tak. I to będzie coraz bardziej jawne. No co, no trzymam kciuki chyba, żeby członków trochę doszło nowych, bo to chyba jest pierwsza taka misja, chyba najszybsza po tej rozmowie wnioskuję, żeby tych członków doszło, bo jak będą członkowie, to z automatu chyba część tych nowych członków będzie chciało być w MLS-ie, więc to jedno drugie być może będzie troszkę napędzało. Jeśli te osoby będą pracowały w tych strukturach, to najprawdopodobniej będą chciały, żeby ten wizerunek agenta był dobry, będą chciały jakąś etykę pilnować, więc to być może jakoś jedno, drugie będzie napędzało, prawda? Więc za to trzymam kciuki, no i co, no i być może za nowych agentów, tak? Jeśli jacyś w ogóle będą chcieli do tego zawodu dojść, no to żeby od razu wiedzieli, którą drogą próbować iść, żeby nie tylko na skrót jak wilk z Wall Street, dokładnie, że na szybką akcję szybka jada i szybkie pieniądze. Wiem, jak się skończyło. Wiem, jak się skończyło tego wilka. No i to tak niestety, tu w Polsce też były firmy takie wilkowe. Tak. I też niestety jakoś tam się różnie skończyło to wilkowanie, dokładnie, prawda? Także nie wszystko tak jak w telewizji widać na początku, tak nie jest. Prawda. Tak, czasami te końce są. Telewizja pokazuje
najfajniejsze fragmenty życia, czasami nawet prawdziwe, ale musimy pamiętać, że tych takich ciemniejszych stron i ciężkiej pracy jest znacznie więcej. Tak może być. Dobra, słuchaj, jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie. Zobaczymy, będziemy obserwowali, jak to wygląda tam we Wsponie. Być może kiedyś zrobimy jakąś dogrywkę, zobaczymy, jakieś nowe pomysły może będą, prawda? Na koniec kadencji. O właśnie, coś takiego. Co się udało zrobić. Dokładnie, właśnie, będzie podsumowanie, także tego już nie da się jakoś wyprzeć. Zobaczymy, co było, co nie było. Także Państwu też bardzo dziękuję tutaj za uwagę i no i co, do zobaczenia wkrótce.